Dzień dobry, Aleksander Wysocki, Corteva AgriScience Pionier. Dzisiaj mamy 15 czerwca 2021 roku. Znajdujemy się na terenie zakładu doświadczalnego w Pawłowicach na polu rzepaku ozimego, gdzie mamy wysianych 11 mieszańców rzepaku marki Pionier. Dzisiaj mamy spotkanie z naszymi klientami, z naszymi rolnikami, których tutaj zaprosiliśmy. Będziemy omawiać technologię odchwaszczania herbicydowego, technologię Corteva, firmy Corteva, jak również omówimy sobie tutaj te najważniejsze aspekty w uprawie rzepaku ozimego. Przedstawimy nasze odmiany, więc pogoda nam dopisuje. Mam nadzieję, że też dopisze frekwencja. Mam nadzieję, że czeka nas bardzo udane spotkanie. Chciałbym podsumować nasze spotkanie z firmą Pionier. Przebywaliśmy na polu rzepaku ozimego z odmianami firmy Pionier i kilka słów o sprawach agronomicznych związanych z tym polem. Przed plonem była pszenica ozima. Siew odbył się 27 sierpnia. Nawożenie mineralne jesienne 100 kg potasu i 30 kg fosforu. Zwalczanie chwastów mieszanką Butisan Star litr na hektar i Butisan Duo litr na hektar.
posiewie, czyli w 3 dniach. Następnie regulacja wzrostu rzepaku Carex 0,5 litra i Artemid 0,5 litra plus zwalczanie suchej zgnilizny kapustnych. Oprócz tego jesienią zastosowaliśmy około 50 kg azotu w czystym składniku. Wiosna rozpoczęła się ponownym zastosowaniem regulacji wzrostu, czyli zastosowaniem Carexu 0,5 litra i Artemidu 0,5 litra na hektar. Następnie fungicydy zastosowane w późniejszym okresie, w okresie opadania płatków. Pierwsza dawka preparatem Pictor 0,3 litra na hektar 11 maja oraz 6 czerwca druga dawka Propuls 0,7 litra na hektar. Chciałbym jeszcze w uzupełnieniu przedstawić ochronę insektycydową, bardzo ważną w ochronie rzepaku ozimego. Początek, czyli jesienne zwalczanie szkodników, głównie śmietki kapuścianej, preparatem Inazuma 0,3 litry na hektar. Następnie, jeśli chodzi o wiosnę, rozpoczęcie zwalczania chowacza burkwiaczka preparatem Inazuma 0,2 litry na hektar i w połączeniu ze zwalczaniem chorób, zwalczanie szkodników łuszczynowych, chowacza podobnika oraz pryszczarka preparatem Nepal 0,2 litra na hektar. Jeśli chodzi o nawożenie azotowe, zastosowaliśmy w tym sezonie system dwudawkowy, łącznie 180 kg azotu.